Witamy Państwa bardzo serdecznie w programie interwencyjnym Po stronie prawdy. Witają się z Państwem Adam Ślusarski, Gabriela Schroeder. Szanowni Państwo, znajdujemy się w Warszawie przed Zielonym Miasteczkiem już nie po raz pierwszy. Sprawa jest na tyle ważna, na tyle również poważne jest traktowanie, a w zasadzie, jak mówią ci, którzy są za nami, niepoważne traktowanie zarówno rolników, jak i sprawy polskiego rolnictwa. Dlatego po raz kolejny zapraszamy Państwa do wysłuchania tego wszystkiego, o czym będą mówić nasi dzisiejsi goście. Zostańcie Państwo z nami. Rozmawiamy z panem Edwardem Kosmalem, przewodniczącym Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego. Jest pan również przewodniczącym Solidarności w tymże województwie. Tutaj, w tym miasteczku, współorganizuje pan również ten protest. Czy czujecie się traktowani poważnie w swoich postulatach, w swoich protestach? Proszę powiedzieć najprzód od tego, jak zaczęło się ta cała batalia i dlaczego tutaj są rolnicy obecnie w Warszawie już od tak długiego czasu? Gdybyśmy byli traktowani poważnie przez ten rząd, to już praktycznie problemy by nasze były rozwiązane 3 lata temu, bo zaczęliśmy faktycznie protestować na masową skalę już 29 lutego w Szczecinie, pod bramy stoczni, zlikwidowanej stoczni szczecińskiej. Około 2000 rolników udało się pod Urząd Wojewódzki z petycją i z naszymi postulatami. W tym czasie również żeśmy odbywali spotkanie z panem ministrem. Obiecał, że nasze sprawy zostaną załatwione ówczesnym ministrem Sawickim, ale rzeczywiście problem ziemi jest w województwie zachodniopomorskim, nie tylko, ale w kraju, bardzo ważny, ponieważ ustawa z 2011 roku zalegalizowała sprzedaż ziemi spółkom i był to ogromny proces, ponieważ polscy rolnicy nie mogli powiększać gospodarstw, wręcz byli rugowani poprzez tak zwane słupy. Uważamy, że agencja sztucznie podwyższała ceny. Następnie przez 4 dni w czerwcu okupowaliśmy Agencję Nieruchomości Rolnej, podpisaliśmy pewne ustalenia. Te ustalenia nie zostały realizowane. Rozmowy z panem ministrem Sawickim, a później z panem ministrem, nie doszły do skutku i dlatego 5 grudnia 2012 roku rozpoczął się akcja protestacyjna trwająca przez 77 dni w mrozie, w okres zimowy, na wałach Chrobrego, właśnie z tymi naszymi postulatami, a tych postulatów było 14 i praktycznie do tej pory te postulaty nie zostały zrealizowane. I skutek był taki, że również w styczniu 2014 roku, również przez miesiąc czasu, żeśmy okupowali szczecińską agencję, właśnie żeby te ustalenia, które były podpisane z prezesem Świętochowskim i z ministrem Kalem, były realizowane. No niestety nie były realizowane i w tym roku masowe protesty, około 200 blokad w krótkim okresie czasu, wyjazdy na drogi nie przyniosły żadnych pozytywnych rezultatów. Rząd nie chciał rozmawiać i dzisiaj mija 4. miesiąc, jak zostało zorganizowane miasteczko 19 lutego na masowej manifestacji. Około 10 tysięcy rolników przyjechało do Warszawy, by rozpocząć negocjacje. No niestety już mija 126 dzisiaj dzień i praktycznie codziennie rolnicy, którzy zmieniali się w tym miasteczku, składali petycje na ręce premiera Tuska i później pani premier Kopacz, żeby rozpocząć rozmowy. I rzeczywiście dopiero po 99 dniach zaczęły się te rozmowy, ale praktycznie, gdy już było wiadomo, że po pierwszej turze wyborów prezydent Komorowski przegrał te wybory, gdy poparcie nagle Platformy i PSL-u spadło, wtedy rząd starał się podjąć z nami rozmowy. A jakie będą efekty, okaże się dopiero po głosowaniach. Dziękuję. Mówił pan Edward Kosmal, przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego. Wrócimy jeszcze do rozmowy z panem przewodniczącym. Proszę państwa, pierwszy z naszych odcinków miał tytuł mówiący o tym, że w Warszawie jest protest rolników. Następny program poświęcony był temu, aby przypomnieć społeczeństwu i rządzącym, że ten protest trwa nadal. Kolejny z programów mówił o tym, że Warszawa również popiera rolników. Tym razem rolnicy i osoby, które są tutaj z nami, pytają, kto rozwiąże problemy polskiego rolnictwa. Zostańcie Państwo z nami.
Z rolnikami protestującymi w Warszawie od 19 lutego solidaryzują się mieszkańcy Warszawy, a wśród nich wybitni aktorzy scen warszawskich, pani Barbara Dobrzyńska i pan Stanisław Sparażyński. Dlaczego sprawa rolników dla was, ludzi kultury, jest również tak bardzo ważna? Dlatego, że żyjemy na tej ziemi i chcemy na tej ziemi tworzyć dobra kultury, tak jak tworzyli to od wieków nasi wielcy, wspaniali twórcy, chociażby Jan Kochanowski, którego przypomni pan Jan Sparażyński, jak niezwykle umiłował ziemię, właśnie ten nasz wielki twórca i poeta. A ja z kolei chciałabym przekazać wszystkim kochanym rolnikom, trwajcie na ziemi, przekazać im słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także przekazać te słowa obecnie rządzącym, a może w przyszłości tym, co daj Boże, którzy zrozumieją sprawy wielkiej wagi, jaką jest ziemia dla Polski, jaką są rolnicy dla Polski, bo to jest nasze życie, to jest nasze zdrowie, to jest nasza kultura, bo z polskiej ziemi kultura polska się wywodzi. Nie z Ameryki, nie z Australii, nie z Francji, z Polski, z polskiej ziemi. Tak jak już kiedyś mówiłam, to słuchał pieśni ludowych Chopin i je tworzył później. Później je reprezentował w swojej genialnej muzyce. Ale teraz może jakby wracając do przesłania kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z jego książki Jedna jest Polska. Miłość do ziemi ojczystej wymaga, aby utrzymać się na tym zagonie, który żywi cały naród, a nieraz dzieli się chlebem i z okolicznymi narodami, aby nie uciekać ze wsi, nie uciekać ze wsi od roli, lecz trwać w niej, zgadzamy się z tym, że trzeba poprawić warunki życia i pracy rolników i starać się o to, aby ich praca była lżejsza. Ale musimy jak drzewa korzeniami trzymać się gleby ojczystej, aby naród nie był przepychany w swoich granicach etnicznych na skutek słabego zaludnienia i niedostatecznego wszczepienia się w ojcowiznę. Ponieważ Polska jest krajem rolniczym, należy w licznych i skomplikowanych zadaniach naprzód wykorzystać dla dobra społecznego właściwości i wartości przyrodzone, naturalne dla naszego układu bytowego. Dlatego musi istnieć realizm w budowaniu lepszej przyszłości. Realizm ten wyraża się w tym, że stoimy na ziemi, a ziemia ta jest żyzna. Na niej budujemy fabryki, wiedząc dobrze, iż ludzie tam pracujący potrzebują chleba naszego powszedniego, którego dostarczyć może tylko rzetelna służba ludu rolniczego na ziemi ojczystej. Polska nie może żyć z importu ziarna, bo bogaciła się przez eksport. Tak było przecież za czasów królewskich. Na ziarnie wzbogacił się Gdańsk. I dzisiaj dowartościowanie pracy na roli będzie ustawieniem się na właściwym gruncie wszelkiego budowania i pomyślności naszej wspólnoty narodowej. To powiedział wielki prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński. I myślę, że te słowa powinny głęboko zapaść w serca rządzących, a naturalnie jest to wielka pochwała pracy rolnika na roli i na naszej polskiej, żyznej ziemi. Bardzo dziękuję. Z nami jest również pan Stanisław Sparażyński, któremu oddajemy w tym momencie głos. Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, a ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie. Wy, mówię, którym ludzi paść poruczono, a zwierzchność nad stadem Bożym zwierzono, miejcie to przed oczyma zawsze swoimi, żeście miejsce Boże zasiedli na ziemi, z którego macie
nie tak w swe własne rzeczy, jako wszytek mieć ludzki rodzaj na pieczy. Przez wasz tedy porządek, przez te wasze sprawy zginęły wszystkie poczciwe zabawy, a nastało łakomstwo i swawola wielka, wzgarda sądów, zuchwalstwo i wszeteczność wszelka. Na koniec Rzeczpospolita nie ma obrony. Tak wielu nieprzyjaciół mając z każdej strony. To by trzeba naprawić i przywieźć swą klubę, byście potem korony nie przywiedli w zgubę. Upór zgoła wykorzęcie, a wszystkie swe sprawy dla pożytku wspólnego obróćcie na prawy. To czyńcie, a nie będziem wszyscy narzekali. I ja, że radzę, i wy, żeście mnie słuchali. To napisał wielki twórca, poeta Jan Kochanowski. I teraz proszę zauważyć, jak niezwykle aktualne są te prorocze słowa naszych wybitnych twórców kultury. A nasza kultura też jest w tej chwili degradowana, wyśmiewana i powiedziałabym, że nie przekazywana przyszłym pokoleniom młodych Polaków, aby wiedzieli, jakie wartości w sobie kryje i jakie bogactwo i jaką naukę. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pani Barbara Dobrzyńska i pan Stanisław Sparażyńscy to wielcy aktorzy scen warszawskich, którzy również wspierają rolników, którzy protestują. Przypomnijmy, od 19 lutego po stronie prawdy. Zostańcie państwo z nami. Wracamy do rozmowy z przewodniczącym, panem Edwardem Kosmalem. Panie przewodniczący, poezja, mamy nadzieję, że przemówi do serc, do umysłów tych, którzy mają właśnie na pieczy nasze wspólne dobro. Panie przewodniczący, o co walczą rolnicy? O co wy walczycie? Jakie są główne postulaty, które tutaj na co dzień przed kancelarią premiera przedstawiacie? Tych postulatów jest bardzo dużo. Bo protestujemy pod hasłem nie rzuć im ziemi, o obronie polskiego krzyża od Giewontu do Bałtyku. Złożyliśmy na ręce pani premier petycję. Co prawda nie zawierają wszystkich postulatów, ale zawierają te główne. Więc pierwsza sprawa, ziemia i nowe rozwiązania prawne, które będą po 2016 roku zahamują masową wyprzedaż ziemi spółkom z obcym kapitałem, jak to jest, się dzieje dzisiaj w obecnej chwili. Ustawa z 2011 roku, która daje możliwość sprzedaży ziemi spółkom z obcym kapitałem, praktycznie zalegalizowała sprzedaż, mimo że trwa moratorium i ten 12-letni okres ochronny. Następnym postulatem jest bardzo ważnym. W dzisiejszej sytuacji ekonomicznej, gdzie jesteśmy pozbawieni praktycznie wszystkich rynków, gdzie rozpanoszyły się korporacje, gdzie są wielkie sieci handlowe, walczymy, żeby wprowadzić tak zwaną bezpośrednią sprzedaż dla tych małych gospodarstw, bo wiemy, że tych gospodarstw małych jest około 1,5 miliona, które mogłyby funkcjonować i mogłyby się utrzymywać, żeby rzeczywiście stworzono im warunki, tak jak mają rolnicy w Unii Europejskiej i dlatego walczymy o tą bezpośrednią sprzedaż. Następnie walczymy o, żeby Polska i w ogóle kraje Unii Europejskiej były wolne od uprawy GMO a sytuacja jest na tyle niebezpieczna, że próbuje się wszelkimi sposobami wprowadzić to, żeby były uprawiane rośliny genetycznie modyfikowane i wiemy, że dzisiaj około 2 milionów ton soi genetycznie modyfikowanej sprowadzane jest do Polski, zamiast wykorzystać swoje możliwości produkcji, wykorzystywać ten zasób ziemi. Następna sprawa jest, domagamy się powołania Komisji Dialogu Społecznego, bo właśnie ta sytuacja, że gdy nie ma tego dialogu między rządzącymi a rolnikami, faktycznie są te protesty. I chcieliśmy zmusić właśnie rząd, żeby podjął taką inicjatywę takiej ustawy o dialogu społecznym, jak również
wielkim problemem są szkody łowieckie i to też był ten problem podnoszony i domagamy się faktycznie zmiany ustawy łowieckiej. Tych problemów jeszcze jest wiele, ale to są główne i dzisiaj praktycznie rozmowy tylko toczą się w sprawach ziemi i one są faktycznie dzisiaj procedowane w Sejmie, ale to o tym powiedzą już koledzy. Dziękuję, mówił pan Edward Kosmal. Proszę państwa, przypomnieliśmy niektóre z postulatów, które rolnicy chcą, aby zostały spełnione. Zostańcie państwo z nami. Senator Jerzy Chruścikowski, przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych jest również z nami. Panie senatorze, jak aktualnie wygląda sytuacja prawna w rozmowach z rządem, jeżeli chodzi o sprawy rolników? No, doprowadziliśmy do tego, że w końcu pani premier zechciała rozmawiać z rolnikami z tego miasteczka, głównie z Solidarnością Rolników. Co wszyscy wykpiwali nas, śmiali się, że nie osiągnięcie tego. Jednak przegrane wybory pana prezydenta Komorowskiego zmusiły do podjęcia innych decyzji, aby uzyskać swój lepszy wizerunek. Platforma Obywatelska, chcąc poprawić wizerunek, zaczęła nagle rozmawiać i dyskutować. Szkoda, że po 4 miesiącach. Ale z ustaleń, które żeśmy mieli, trzeba przyznać, że zaczęto się wywiązywać, chociaż nie są to podjęte decyzje, które w pełni nas satysfakcjonują. Jeśli chodzi o tą głównie ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, były długie debaty jeszcze, były stanowiska, które rząd wyraził w końcu, ale również stanowisko, które rząd wyraził bardzo negatywne. I na poniedziałkowym spotkaniu z panią premier ustaliliśmy, że rząd się musi wycofać i zakazać ponownego wprowadzenia zmiany, która dopuszczała sprzedaż spółkom i to między innymi spółką z kapitałem zagranicznym, umożliwiająca za wyłączenie 30% gruntów sprzedaży do 500 hektarów ziemi. Więc to było rzeczą zabójczą, takim prawem, które się chciało ponownie wprowadzić. Zgoda pani premier nastąpiła i rzeczywiście dzisiaj na komisji próbowano znowu prowadzić ten przepis i dziwiłem się właśnie, że mimo ustaleń rządu jednak posłowie próbowali takie poprawki podtrzymywać, ale na szczęście można powiedzieć te postulaty, które myśmy wynegocjowali w poniedziałek, zostały dotrzymane i rząd potwierdził, że te ustalenia będą realizowane. Oczywiście jest wiele punktów zgłoszonych w tej ustawie, poprawek posłów Prawa i Sprawiedliwości, które nie uzyskały większości, innych posłów nie uzyskały większości, które wychodziły też naprzeciw rozwiązań, żeby przetargi i właściwie nabycie ziemi było zapisane jasno dla rolnika. Tego zapisu czytelnego nie ma. Można powiedzieć, że kto będzie chciał ominąć prawo, dalej będzie mógł kupować ziemię, czy to będzie kapitał spekulacyjny. Dalej ta ustawa nie gwarantuje. Ona poprawia sytuację, ona daje częściowe rozwiązania systemu francuskiego, ale do końca nie ma w pełni zabezpieczenia, które by pozwalało, że czynnik społeczny ma tutaj pełny nadzór. To jest połowiczne rozwiązanie, które zostało wydyskutowane i nasze obawy są wielkie, czy w tej wersji uchwalona ustawa, która mam nadzieję, że będzie dzisiaj procedowana o 20:30, jak jest zapowiedź jako sprawozdanie Sejmowej Komisji Rolnictwa i że jutro będzie przegłosowana. Jeśli nie będzie przegłosowana lub będzie w wersji przegłosowanej niekorzystnej dla nas, oczywiście my musimy podjąć wtedy decyzję, co dalej robimy z tym miasteczkiem i będziemy musieli zastanowić, jak rozwiązać problemy, które do tej pory pani premier nie znalazła czasu na rozmowę. Na ostatnim spotkaniu miała bardzo krótko czasu i powiedziała wprost, że o tych sprawach dzisiaj nie rozmawia z nami, a sprawy tutaj wymienione przez kolegę Edwarda Kosmala, tych postulatów, no niestety nie ma woli, żeby dalej dialogu prowadzić. Stąd rozumiem, że decyzja rolników będzie podjęta co do innych postulatów, co do innych działań, czy
premier, rzeczywiście to, co powiedziałem i zapowiedziałem w poniedziałek, że oczekujemy stanowiska rządu w pozostałych postulatach. Jeśli nie będzie, to znaczy, że rząd mówi o dialogu, a tak naprawdę to ten dialog jest tylko w jednym punkcie, pozostałych nie. I stąd mówimy, sprawdzamy, co będzie uchwalone, dopiero podejmiemy decyzję, a na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć jedno. Na pewno te rozwiązania poprawiają stan prawny, ale nie zabezpieczają w pełni obrót ziemią do kapitału spekulacyjnego. Serdecznie dziękuję. Senator Jerzy Chruścikowski był naszym rozmówcą, a my pytamy w dzisiejszym programie interwencyjnym, kto rozwiąże problemy polskich rolników. Pan Jan Białkowski jest naszym kolejnym rozmówcą. Jest pan członkiem Rady Krajowej NSZZ Solidarność RI. Panie Janie, proszę powiedzieć, jak pan patrzy na problem sprzedaży polskiej ziemi i tego, że do tej pory już sprzedano bardzo dużo tej ziemi w sposób nielegalny lub półlegalny, lub też po prostu obchodząc różnego rodzaju prawo. Czy ktokolwiek myśli i mówi o tym, co z tą ziemią, a więc nie tylko o tym, żeby zakazać wyprzedaży, ale co z tą ziemią, którą już sprzedano? Panie redaktorze, szanowni państwo, więc ja tutaj, mając do czynienia z naszym parlamentem, z parlamentarzystami, śledząc obrady Sejmu, mam takie wrażenie, że praktycznie tylko nam, rolnikom, zależy na tym, żeby zabezpieczyć tę polską ziemię. Bo naprawdę czasami mamy wrażenie, że gdyby nas tam nie było, to nie wiem, to ta ustawa, która w tej chwili była procedowana, gdyby ona weszła w takim kształcie, jakim była proponowana, no to nie tylko by nie zabezpieczyła gruntów, ale wręcz otworzyłaby nowe możliwości sprzedaży. A żeby tutaj nawiązać, jeszcze wrócić do tego pana pytania, trzeba było wrócić do roku 2003, kiedy podpisowaliśmy traktat akcesyjny określający warunki naszego przystąpienia do Unii Europejskiej. W tym traktacie było zapisane moratorium 12-letnie na sprzedaż ziemi. Ale już w lutym 2004 roku Sejm, wtedy większość tam miała SLD, no Platforma Obywatelska wtedy również ten projekt poparła, wprowadzono takie zmiany w ustawie z 1920 roku o sprzedaży nieruchomości cudzoziemcom, które praktycznie stworzyły już nawet nie ścieżkę, ale taką autostradę omijającą to moratorium. Czyli formalnie istniało moratorium zabezpieczające i niepozwalające sprzedawać polskie ziemi cudzoziemcom, a de facto zrobiono obejście. Polegało to na tym, że tą ziemię swobodnie mogły kupować spółki, polskie spółki prawa handlowego z mniejszościowym kapitałem. Następnie po zakupieniu tej ziemi zmieniał się skład kapitałowy i kapitał obcy przejmował większość udziału w tej spółce. Dodam, że jeżeli tak na wprost byśmy patrzyli na te zapisy ustawy z 1920 roku, coś takiego nie było możliwe. Spółka z większościowym kapitałem nie ma prawa bez zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych kupić ziemi. Ale zrobiono właśnie takie obejście i na podstawie tego obejścia tylko w naszym województwie zachodniopomorskim około 200 tysięcy hektarów przeszło w ręce spółek właśnie tych obecnie z obcym kapitałem. Wykazała to kontrola NIK-u, która została przeprowadzona w wyniku naszych protestów w 2012 i 2013 roku. Doskonale są znane mechanizmy, ale jakoś są zalecenia po kontrole NIK-u, ale jakoś nikt nie przejmuje się tym problemem. Nawet na ostatnim spotkaniu tutaj u pani premier, co prawda pani premier już wtedy nie było, ale byli wiceministrowie rolnictwa, z którymi rozmawialiśmy, co z tym problemem. W tej chwili około 200 tysięcy, jak mówiłem, ziemi w samym województwie zachodniopomorskim jest w rękach spółek i po roku, po 1 maja 2016 roku prawdopodobnie już bezpośrednio ta ziemia trafi w ręce obcych obywateli, obcych państw. Co z tym problemem? Zostało minięte prawo. Nie można powiedzieć, że zostało złamane, ono zostało minięte, ale problem jest aktualny i bardzo ważny. I tutaj ani te rozwiązania, które w tej chwili są procedowane, nie ma żadnych inicjatyw ze strony rządu, żeby jakoś sobie z tym problemem poradzić. Rozmawialiśmy również na ten temat z opozycją obecną w trakcie spotkania Polska Wielki Projekt w Szczecinie. Pan prezes Kaczyński zapowiedział, że jeżeli PiS przejmie władzę, to się dokładnie przyjrzy tym wszystkim sprawom, mechanizmowi przejmowania przez te spółki gruntów. Jeżeli zostało naruszone prawo, to te umowy zostaną unieważnione. Ale obecna władza nie ma żadnego pomysłu, co z tym zrobić.
Czy istnieje taka obawa, że odpowiednie sądy, trybunały i to międzynarodowe również powiedzą, że przecież w 2003 pozwoliliście na to, aby spółki prawa handlowego wykupywały tę ziemię, nie zabezpieczyliście tego prawnie, że jeśli jest większościowy ten kapitał, więc wszystko jest w porządku, więc musicie jednak tę ziemię sprzedać, oddać, nie ma tutaj, nie, na prawie nie stoicie. Jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ To nasz rząd wtedy większościowa, jak mówiłem, większościowy skład to był SLD i PSL, a później PSL odszedł z tego rządu, ale wspierała ten rząd Platforma Obywatelska. To nasz rząd przyjął te rozwiązania bardzo niekorzystne dla naszego kraju. Więc ja nie chcę mocnych słów używać, ale można użyć słowa zdrada i to chyba nie byłoby za wielkie słowo. Panie Janie, jeśli chodzi o raz o to, że stworzono możliwość obejścia tej ustawy i tego moratorium, jak pan patrzy na samo pojęcie moratorium na sprzedaż polskiej ziemi? Czy jest to do zaakceptowania, że oto można sobie sprzedać Rzeczpospolitą Polską, ale nie teraz, tylko powiedzmy za 5, 10, 20 lat? No więc panie redaktorze, no właśnie to boli, że tylko my się tym przejmujemy. Tak na dobrą sprawę, no niewielu mieszkańców nawet tu Warszawy, no są państwo, którzy tutaj nas wspierają, którzy się tym interesują, ale tak naprawdę no to niewiele osób to obchodzi. To jest przerażające dla nas. Po prostu sprzedaje nam się kraj fragmentami i nikogo to nie obchodzi, oprócz nas. Dziękuję. Mówił pan Jan Białkowski, członek Rady Krajowej NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Być może, proszę państwa, jest tak, że myślimy, że skoro tutaj rolnicy są i pilnują, to sprawa zostanie załatwiona. Okazuje się, że potrzebne jest poparcie. Zostańcie państwo z nami. Pan Zbigniew Obrocki, wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, jest naszym kolejnym rozmówcą. Jakie postulaty rolników nie zostały jeszcze spełnione? No to jak kolega przed chwilą tutaj wypowiadał, że mieliśmy tych postulatów 14 zgłoszonych. W międzyczasie to przecież już minęło parę lat od tego momentu, kiedy zaczynaliśmy protestować i sytuacja w rolnictwie na tyle jest dynamiczna i zmieniająca się, że tych problemów wypływa coraz więcej. Bardzo dużo rolników do nas zgłasza się, dzwoni, przychodzi, że mówi, że my tylko jakby pilnujemy na samym początku, no, od samego początku ziemię, a nie interesujemy się problemami tych wszystkich rolników, którzy mieszkają na terenie całej Polski. Przed chwilą było mówione, że ustawa o łowiectwie. Głośno było tutaj, że przyjechali rolnicy, załatwili ustawę, pojechali do domu, sprawa jest załatwiona. Dzisiaj mamy sygnały już z Podlaskiego i nie tylko, że problem jest coraz bardziej skomplikowany, ponieważ te propozycje, które tam były, praktycznie nie załatwiły. To było jednorazowe odszkodowanie. Dziki miały być odstrzelone, okazuje się, że jest więcej niż było. Panoszą się jeszcze bardziej na tych polach. Straty są bardzo potężne. Rolnicy tutaj nam informacje dają, że będą blokować drogi, że protest będzie ponownie narastał. Chcieliśmy teraz, jak byliśmy u pani premier, te tematy inne niż ziemia poruszać. Niestety była odpowiedź taka, że na razie zajmijmy się tą ustawą o ziemi, załatwmy tą jedną ustawę, a resztą będziemy się zajmować później. Sprawa opłacalności produkcji rolnej. To jest polityka rolna, której tej polityki od wielu lat domagamy się jako związek, żeby to była polityka jakby regionalna, bo inne problemy są u nas w zachodniopomorskim, inne są na Podlasiu, inne są na południu. Są mniejsze gospodarstwa, mają inne problemy. Przecież w całym świecie nie jest powiedziane, że tylko duże gospodarstwa o dużych powierzchniach, areałach mogą funkcjonować. Przecież na całym świecie, popatrzmy nawet blisko, tutaj Austria czy Szwajcaria, są małe gospodarstwa po niewielkie areały i potrafią funkcjonować, potrafią się z tego utrzymać, ale jest inne podejście rządu. Rząd podchodzi do każdego rolnika, czy on ma dużo, czy ma mało, indywidualnie, w jakiś sposób wyważony. To znaczy jest polityka rolna, która to wszystko reguluje. U nas, w naszym, ten rząd praktycznie od 8 lat polityką rolną się w ogóle nie zajmował, nie interesował się. Koalicjant PSL praktycznie załatwiał tylko jakby sprawy bieżące. Nie interesowało go sam przykład, jeżeli o ziemię walczymy już praktycznie 7 rok i dopiero teraz dzięki temu, że wygrał pan, że pan Komorowski przegrał w pierwszej turze, zaczęły się rozmowy. A wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby pan Komorowski wygrał. Obawiam się, że nie stalibyśmy tutaj i nie dyskutowalibyśmy o tym, co udało nam się załatwić. Sprawa by była dalej odkładana i liczona na to, że co
będziemy się przejmować rolnictwem, oni sobie jakoś rolnicy poradzą. No radzą sobie, zamykają gospodarstwa, sprzedają te gospodarstwa, wyjeżdżają za granicę, szukają jakiś sposób, żeby te swoje rodziny wyżywić. Ale czy nasz rząd nie potrafi, przed chwilą nawet tutaj był wiersz, czy nasz rząd nie potrafi podejść do tego w sposób ludzki, nie potrafi stworzyć odpowiednich ustaw, bo przecież jeżeli mówimy dzisiaj, że wyszła nowa ustawa o tej sprzedaży bezpośredniej, to chodzi o to, żeby rolnik mógł sprzedawać nie tylko surowce, tylko produkty też półprzetworzone, żeby miał taką możliwość. Okazuje się, że ustawa, która weszła, którą tak się bardzo teraz rząd chwali, że jest taka dobra ustawa, tak bardzo będzie służyła rolnikom, ona jeszcze pogarsza tą sytuację na wsi. Czyli my to monitorujemy, mówimy, że wszystkie ustawy, które są procedowane, żeby były konsultowane ze organizacjami rolniczymi, żeby przychodziły wcześniej, żebyśmy mogli przekonsultować, pójść, zabrać głos, żeby z naszym głosem się liczono. Nikt się nie liczy. Dzisiaj ta sytuacja jest wyjątkowa, ponieważ wszyscy się boją, że im spadną słupki, szukają poparcia rolników, bo się okazuje, że głos rolnika zaczął się liczyć. Do tej pory się głos rolnika nie liczył. Myśmy byli nieważni. To jest, zawsze mówiono, że nas jest za wsi za dużo, że za mało pracujemy, za mało wydajni jesteśmy. Przyjdzie kapitał zachodni, to wszystko unormuje, będzie opłacalne, będzie dużo żywności. Idziemy teraz do sklepu. Wszyscy wiemy, że polska żywność jest wolna od GMO, dobra, zdrowa. Chcielibyśmy tą żywność jako rolnicy sprzedawać. Nie mamy takiej możliwości. Polikwidowano, była kiedyś spółdzielnie ogrodnicze, które miały sieć sklepów. Tak? Była możliwość, że rolnik mógł bezpośrednio swój towar zawieźć do jakiegoś ośrodka, do knajpy, do jakiegoś sklepiku. Nie ma sklepików, nie można zawieźć do jakiegoś ośrodka, do instytucji, która mogłaby to kupić. Większość naszych kontrahentów mówi, słuchaj, ja już nie chcę od ciebie kupować produktów, ponieważ ja pójdę do hurtowni, ma mniej problemów, tak? Bo od razu jednym kwitkiem załatwiam całą procedurę, a jak kupuję od ciebie, muszę wykazać, czy ona jest zdrowa, czy dobrze produkowana, czy nie zagraża bezpieczeństwu. To jeżeli myśmy przez tyle lat produkowali, ta żywność była dobra, zdrowa i wszyscy chcieli od nas kupować, a dzisiaj nie możemy jej sprzedawać tylko dlatego, że stworzono przepisy niekorzystne dla rolników, tylko po to, żeby nam to utrudnić, żebyśmy nie byli konkurencją dla potężnych marketów, no to o to chodzi. Po to wpuszczono obce markety, żeby zlikwidować polskie rolnictwo i polskich rolników, a my mamy pracować za głodowe 1000 złotych w tych marketach albo wyjeżdżać, wysyłać swoje dzieci za granicę, żeby tam szukały pracy, to po to nam jest ten rząd potrzebny. To jeżeli taki rząd, który w ten sposób ma rządzić, to lepiej niech odejdzie, niech da miejsce innym. My tego nie odpuścimy. I sytuacja na tyle pogarsza się na wsi, że jeżeli się nie unormuje, to będzie to narastało. Protestów będzie coraz więcej, a nie mniej. To jest tylko początek, ten protest dzisiaj, to jest początek całej tej akcji, która może zaistnieć. Bardzo serdecznie dziękuję. Rozmawialiśmy z panem Zbigniewem Obrockim. Przypomnijmy, drodzy państwo, że rolnicy protestują w Warszawie od 19 lutego. I dzisiaj ponawiamy pytanie, kto rozwiąże problemy polskiego rolnictwa. Pan Stanisław Anders, przewodniczący Solidarności w województwie pomorskim. Panie przewodniczący, jest takie powiedzenie, nie ma dymu bez ognia. Co takiego dzieje się na polskiej wsi, jeśli chodzi o ekonomię, o opłacalność produkcji rolnej, co zmusza rolników do tego, aby również tutaj być i tutaj protestować? Panie redaktorze, szanowni państwo, tak jak tutaj przedmówcy moi już mówili, koledzy, sytuacja jest po prostu bardzo zróżnicowana. Patrzymy to przez pryzmat paru lat. I tak wygląda sytuacja naszej polskiej ekonomii normalnie w polskim rolnictwie. Niecałe 3-4 lata temu osiągaliśmy normalnie za tonę rzepaku 2100, za zboża 1100, około 1000. Dzisiaj otrzymujemy przy kontraktacji 1400 za rzepak, na wolny rynek 1100. Za pszenicę 600, za pszemżyta 400. Wiosna przyszła tego roku, zawsze się mówiło, że na przednówku brakuje zboża, ziarna. Tym razem jest odwrotnie. Ziarna jest tak dużo, i nadwyżki, i nie możemy tego nawet sprzedać za 400 przysłowiowych złotych. Natomiast wszystkie sprawy, które są służące do produkcji, to znaczy paliwo, nawozy, środki ochrony roślin, nic się nie zmieniło. Tak jak żeśmy za 3 lata temu, kiedy poszły do góry, tak stoją na dzień dzisiejszy. Sytuacja ekonomiczna, jeżeli tak mówimy, popatrzmy jedno, mięso, mleko,
było 2 złote, jest złotówka i jeszcze kary normalnie za przekroczenie kwoty mlecznej. Mięso 3,20, 3,40 to praktycznie wszystko na wolnym rynku, nie mówiąc jednostki, które przykładowo mają większe i na ciepłą bitą troszeczkę mają lepiej. Ale ogólnie jest bardzo sytuacja zła ekonomiczna. Wszystkie rzeczy, które żeśmy kupowali 3 lata, 4 lata temu, robiono nam biznesplan normalnie z kwoty 2100, 2000 z groszami za zboża, a 2000 z groszami za rzepak. Dzisiaj ekonomika, tak jak Państwu już przedstawiłem, spadła o 50%, a nawet więcej, nawet do 70%, zależy w której gałęzi produkcji i musimy spłacać ten sam kredyt. On się wcale nie zmienia. Zakupiliśmy maszyny, ciągniki, zakupiliśmy ziemię, która, powiem szczerze, sam jestem akurat tego przypadkiem, można powiedzieć, na przymus. To, co koledzy mówili ze ziemią, to nie to, że jeżeli bym nie wykupił jako dzierżawca od Agencji Nieruchomości Rolnej, zostałyby sprzedane, bo kończyła mi się umowa dzierżawy ze mną, z rolnikiem, na 2 lata przygotował przed zakończeniem dzierżawy i bym został praktycznie ze sprzętem, który zakupiłem na jakąś kwotę około 1 000 000 złotych, by mi był w ogóle nieprzydatny, bo nie miałbym tej ziemi, nie miałbym z czego produkować i spłacać kredytów. Jednoznacznie się to równa normalnie z komornikiem, bo nie byłoby możliwości. Ten sprzęt by poszedł normalnie za marne grosze, za przysłowiowe i nie wiadomo, czy bym nie poniósł konsekwencji. To, co dostałem po rodzicach i sam wypracowałem przez x lat, to znaczy własnym majątkiem bym musiał jeszcze oddać może mieszkanie, może inne rzeczy. Przy mojej rodzinie 10-osobowej, wnukach, to bym poniósł kolosalną klęskę normalnie ustroju naszego rządu. Nie to. Z czym to się wiąże? Dlaczego są takie niskie ceny? No, koledzy mówili, rząd praktycznie wysprzedał wszystko. Wysprzedał zakłady mięsne, wysprzedał normalnie cukrownie, wysprzedał całą, można powiedzieć, gałęź przetwórczą i zostaliśmy normalnie tylko z produktem normalnie tylko wytworzonym, nieprzetwarzanym. My sprzedajemy go normalnie za takie pieniądze, za jakie nam oferują. Jak państwa kolonialne dalej, dawniej? Jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej. Z tego względu, że państwa kolonialne to jeszcze mogły się dogadywać przygodowo z odbiorcą, za jaką kwotę sprzedadzą. Odbiorca dyktował przygodowo. Dzisiaj pośrednicy. I to jest najgorsze, co nas boli, że my dzisiaj idziemy przygodowo z zakładów tłuszczowych Kruszwica i tak jak ja jestem producentem w granicach 100 ton rzepaku, ja nie mogę zawrzeć umowy. Muszę sprzedać to dla pośrednika, pośrednik dopiero na mnie zarabia. To samo jest ze zbożem. 6 firm normalnie w skali kraju, które się trudnią z kupem zboża i styktują ceny na rynku. Tak samo widzimy, proszę państwa, ze żywcem wieprzowym. Cały czas jest to powtarzane. Wszystkie zakłady są w ręku normalnie kapitału zachodniego. Banki, kapitał zachodni. I nas cały czas trzymają na takim, można powiedzieć, paseczku. Ja jak rozmawiam z naszym bankiem spółdzielczym, to nie jest nawet rentowny, bo nie jest w stanie mnie obsłużyć. Nie ma po prostu środków własnych takich, żeby po prostu mógł mi zabezpieczyć kredytowanie. Muszę się zwracać do kapitału normalnie zachodniego. Chodzimy po Paribasach, chodzimy po BGŻ-ach, chodzimy po innych Raiffeisenach. A te banki, to wiemy, dzisiaj nas kredytują, są zadowoleni z nas, ale jeżeli się tylko noga coś powija, to od razu z automatu dyktują nam warunki, że mamy 14 dni czy ileś na spłatę całego zadłużenia. No skąd my możemy wziąć całe zadłużenie, które jest rozłożone, jest jakiś normalny biznesplan, jest coś przygotowane. Państwo nam to wszystko potwierdza, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji potwierdza. Wszystkie normalnie sprawy urzędowe, jak doradztwo, wiele innych rzeczy, przygotowują nam, pomagają ci pracownicy. Są to na garnuszku, można powiedzieć, rządowym i nikt za to nie bierze odpowiedzialności. Potem mówi się, że rolnik nie umie kalkulować. My umiemy kalkulować i bardzo dobrze. I dlatego, że dobrze kalkulujemy, to nawet przy tych wszystkich anomaliach rządzących i wszystkich zawirowaniach normalnie i cenowych i opłacalności, to tu właśnie stoimy. Tu właśnie normalnie jesteśmy, tu pilnujemy właśnie tej naszej polskiej ziemi. Bo jak kolega tutaj Edek Kosmal powiedział, my nie widzimy normalnie przeciwnika, ale i tracimy normalnie swoją suwerenność. Kiedyś to wiedzieliśmy, że była wojna i mieliśmy normalnie wroga, a dzisiaj normalnie bez wroga spokojnie żyjemy w domu, a ubywa nam po kawałku o naszego terenu Polski. Zawsze miałem w domu przekonanie i jestem wychowany patriotycznie, że każdy kawałek ziemi zdobyty normalnie przez walki, przez wojnę, to jest normalnie suwerenność tego narodu. Każdy utracony kawałek ziemi to jest normalnie strata, normalnie podwaliny, na której żyjemy. I uważam, że nasze dzieci chętnie też by chciały skorzystać z tego naszego przysłowiowego patriotyzmu, jakim jest Polska. Panie Przewodniczący, jakby Pan wytłumaczył ten dysonans poznawczy? Widzimy w innych mediach, czy też niektórzy z nas mają znajomych na wsi i widzimy rolników bardzo dobrze prosperujących. Można by powiedzieć, o co Wam chodzi? Wam tutaj, którzy jesteście tutaj w tym miasteczku, to źle jest na tej wsi, czy też dobrze, czy też jest dobrze tylko niektórym? Czy to jest jakaś znaczna liczba tych, którym jest dobrze? Jak Pan by ocenił tę sytuację?
Bardzo dobre pytanie. Już odpowiadam. Nie ma rolników na wsi. Są tylko przedsiębiorcy i rolnicy. Rolnicy są wszyscy pod kreską, natomiast przedsiębiorcy rolni to są naprawdę ci, którzy wiodą ten prym. I to, co pan zapowiedział, tak wygląda. Na moim terenie akurat Pomorza są rolnicy, którzy mają. Są to jednostki, co prawda, ale mają 30 tysięcy hektarów, 20 parę tysięcy hektarów i oni właśnie żerują na nas. Tak jak kiedyś była spółdzielczość i mieliśmy normalnie, jak nas było 600 osób w spółdzielni, każdy miał tylko jeden głos, nieważne ile miał wkładu w tej spółdzielni. Dzisiaj spółki prawa handlowego, 3 osoby, a najczęściej z kapitałem właśnie zachodnim, jak koledzy powiedzieli, oni dyktują nam warunki. Tam jest normalnie kapitał większościowy, 3 osoby mają 50 plus 1% i sytuacja jest na tym polega. Że ci, co mają po 30 tysięcy hektarów, ci, co mają młyny, ci, co mają magazyny, oni robią to w ten sposób, że skupują od nas zboże, sprzedają nam nawozy, sprzedają nam środki ochrony roślin, bo oni są dealerami. My nie możemy od producenta nic zakupić. I co jest naszą najgorszą sprawą? Dają nam bardzo chętnie na termin, na 12 miesięcy, na 6 miesięcy. W banku kredyt by nas kosztował w granicach, których nikt nie ma odwagi dzisiaj cywilnej i nie idziemy po ten kredyt z tego względu, że wstyd nam jest. Do banku jest wstyd. Natomiast jak przychodzi przedstawiciel takiego dealera, takiego gospodarstwa, my to nazywamy, że to jest gospodarz polski, i mówi nam 2% miesięcznie, to policzmy, proszę Państwa, 2% miesięcznie od 1100 zł, 1500 zł nawozu, jakiego by nie było, za 12 miesięcy trzeba dołożyć 24%, 1/4. I to wychodzi, proszę Państwa, w granicach już około 1700-1800. Tak nas kosztuje tona wtedy nawozu. To jeszcze jest mało, ale później przychodzimy, że sprzedajemy te zboża, no bo nie mamy złotówki. Przychodzi jesień, oddajemy to przysłowiowe zboże i dzisiaj na rynku stoi, zakładamy, kontraktacja, wszystko, 600 zł, pszenica, rzepak przygodowo 1400. Ale oni nas tak zrobią, że za tą pszenicę dostaniemy 500, 480, bo jesteśmy dłużnikami. Za rzepak dostaniemy 1100, także dwukrotnie dostajemy, to jest około 50% tracimy na naszej produkcji. I my musimy naprawdę być bardzo dobrymi ekonomistami, bardzo przebiegłymi. To nas nauczyło przygodowo życie, że nie pracujemy na roli, jakiejś nasi rodzice pracowali, że wyprodukował i było gdzie sprzedać, tylko dzisiaj musimy być inaczej. Gdzie sprzedamy, za ile, co mamy kupić, kiedy kupić, a dopiero produkować. Odwróciła się rola. My się staliśmy ekonomistami własnego życia. Zanim posiejemy, to już musimy się zastanowić, gdzie my to sprzedamy, za jakie pieniądze i za ile kupimy środki do produkcji. Bo środki do produkcji są tak szybko zmienne. Niedawno widzieliśmy, że paliwo już było normalnie, ropa dla nas najbardziej służąca, 4 zł. Dzisiaj już mamy prawie 5, a jeszcze zaraz żniwa będą za 2 tygodnie, nie wierzę w to, że nie będzie 5,50, 5,60. Dziękuję. Mówił pan Stanisław Anders, przewodniczący Solidarności Województwa Pomorskiego. A proszę państwa, nie wiem czy słyszycie, na pewno widać tutaj koguta, który co jakiś czas pieje. Z tego co mówili rolnicy, codziennie ich tutaj budzi. Pora również, aby obudzić polski rząd, parlament, jak również nas wszystkich, którzy przyglądają się biernie temu, co dzieje się na polskiej wsi. Pan Józef Znamirowski, gmina Inowrocław, członek Solidarności jest również z nami. Pan może podać przykład, że ziemia nie trafia do polskich rolników, do polskich rodzinnych gospodarstw. A na pewno podam. Pani redaktor, ta nasza Polska jest Polską regionalną. Trochę inaczej trzeba odnieść się tu do kolegów z zachodniopomorskiego. Ja jestem z Kujaw, to jak ta pani aktorka mówiła, żyznych ziem. I tam u nas są też problemy. Podobne, może trochę mniejsze, bo nie tyle tych spółek takich krwiopijczych, co pragną tą ziemię już do obcych zupełnie. U nas są problemy tego rodzaju, że ziemia z jednych latyfundiów, z tych wyłączeń 30%, która została ustawowo wyłączona, przechodzi w drugie latyfundia. Tam mówił kolega przed chwilą, że 30 tysięcy hektarów mają spółki. U nas dam przykład taki Pławinek. Pławinek przejął taki przedsiębiorca, bo to już nie jest gospodarstwo, jak ma około 3 tysięcy hektarów. Ma 2 chłodnie i tak dalej, on się też zajmuje, to już jest biznesmen. Pan Sawicki mówił, że jemu się łatwiej rozmawia z biznesmenami. Ja
powiem nawet i tu do warszawiaków, że ostoją polskości jest polski rolnik indywidualny, polski chłop. To jest symbioza, to jest jeden organizm. Ci biznesmeni, jak dobrze idzie, jak mają zysk, to jeszcze. A chłop nie weźmie ziemi w swoich plecach albo że komuś nie sprzeda, tylko będzie jej bronił, bo to ojcowizna. Tylko te gospodarstwa również muszą się rozwijać. Bo jak nie zahamowanie zostało zahamowane to przez te PSL głównie, bo oni powinni to pilnować, przez Platformę, przez Lewicę. I ja nie wierzę, że ten rząd co do tego dopuścił, że zmieni politykę, to będą lawirować do samych wyborów. Nocą mają nad tymi poprawkami głosować. Bo byłem przed chwilą w Sejmie na komisji sejmowej. Pan Chruścikowski nas zaprosił. Przysłuchiwaliśmy się tym poprawkom. Proszę Państwa, to jest tylko granie na zwłokę. Trzeba, żeby warszawiacy wiedzieli, że jak utracimy ziemię, wynarodowią nam kraj. Nasi polscy synowie rolników, jak wyjadą za granicę, tragedia będzie. Będzie tragedia. Dziękuję bardzo. O głos również prosił pan Ryszard Dominiak. Bardzo proszę. Witam serdecznie wszystkich tu zebranych. Muszę powiedzieć prawdę. Jestem tu na Zielonym Miasteczku od 19 lutego. Kilka dyżurów przepełniłem, ale muszę dodać, drodzy państwo, tak poezją trochę. Siostry, bracia, brońcie naszej ziemi, bo Polska to wielki skarb. A spośród wielu narodów Polak najlepiej wie, że prawdę, wolność krzyżami mierzy się. Nie oddamy kawałka polskiej ziemi. Stajemy tutaj jak drzymały, ale nie popuścimy próżne ich zakusy i zamiary. Proszę Państwa, wszyscy musimy być razem z Bogiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, my w dzisiejszym programie interwencyjnym Po Stronie Prawdy poruszamy problem rolników, którzy tutaj w Warszawie od 19 lutego protestują i pytamy, kto rozwiąże problemy polskiego rolnictwa Po Stronie Prawdy. Z Wielkopolski przyjechał pan Dariusz Kukulski. Panie Dariuszu, pan przysłuchuje się już kilkakrotnie obradom Komisji Rolnictwa w polskim parlamencie. Jako rolnik, jako osoba, która tak no, na co dzień nie zainteresowana tym, co dzieje się na komisjach, nagle zderza się pan z pewną rzeczywistością. Jest pan obok tych posłów, tych senatorów, tych, którzy o tym wszystkim decydują. Jak pan postrzega te całe obrady i cały ten, no można powiedzieć, proceder, który trwa i który jest obliczony na przeciąganie tej sytuacji? Proszę Państwa, ja jako pierwszy na tej komisji, raczej co byłem teraz i przysłuchiwałem się tym wszystkim, to myślałem, że dzisiaj będą spełnione wszystkie postulaty. Takie miałem wrażenie, że dzisiaj będzie wszystko, ale przyglądając się temu, to niektóre rzeczy to było dla mnie niezrozumiałe, trzeba by na przykład, nie wiem, prawo jakieś studiować, żeby zrozumieć te wszystkie postulaty. I są, wedle mnie, to są wielkie luki obejścia, nawet luki to bramy są, które można obejść to wszystko dla takich profesjonalistów, którzy potrafią to rozszyfrować. I nie ma tak w sumie zabezpieczenia tej naszej ziemi dokładnie do końca. I jestem z Wielkopolski jako mały rolnik, jestem, wspieram właśnie tych rolników małych, właśnie nie tych globalizacji, co dzisiaj jest prawo właśnie wytoczone jest do tych właśnie potencjatów. Tych małych rolników u nas się bardzo niszczy. Jest to naprawdę przykre, bo nie mamy takiej szansy zakupu ziemi jak na przykład w zachodniopomorskim, gdzie tam mają większe szanse wydzierżawienia i wykupienia. U nas tego nie ma. Są to małe gospodarstwa. Każdy, kto ma, to trzyma tę ziemię do końca i gospodarzy z tej małej gospodarstw wyciągają wszystko.
No i kiedyś z tych gospodarstw po prostu żywiło i wyżyło się. Ja dzisiaj po prostu muszę dorabiać jeszcze, oprócz tego drugą pracę wykonuję, jeżdżąc samochodem ciężarowym, skupując zboże właśnie w takiej firmie i wiem, na co dzień się spotykam z tym problemem właśnie skupu tych zbóż. Wiem, jaka jest procedura właśnie tych dużych gospodarstw, nawet też upadają z produktu żywca, nawet upadają, gdzie już się żywca nie hoduje, bo się nie opłaca. Nie przeliczają, że to jest niekonkretne już po przeliczeniu. Półtusze się już nawet ściąga nawet z Niemiec, z Danii, gdzie nasze już się zamyka. Do czego my dążymy? Że nie będziemy mieli kiedyś nawet swojej dobrej żywności, nie będziemy produkować w ogóle, bo będzie się zamykać całkowicie. Ja też jestem z małym gospodarstwem, też mi się nie opłaca, bo to jest, ceny są tak niskie, że są po kosztach, a nawet ponad niżej tej kreski pułapowej, którą można uzyskać. I nie wiem, jak dalej tak będzie, dalej tak się toczyć, to te małe gospodarstwa nie wytrzymają. Nie ma żadnych postulatów, które są w obronie tych małych gospodarstw. W ogóle żadnych nawet nie ma zabezpieczeń, żeby tych małych gospodarstw wesprzeć jakoś, żeby te rodziny właśnie, żeby nie wyjeżdżali za granicą, za chlebem, właśnie szukać tam, a tu pozostawiając te nasze gospodarstwa po prostu bezuteczne, albo zostaną sprzedawane może też za cenę, którą naprawdę ja nie jestem w stanie kupić tej ziemi, bo są ceny tak wygórowane, że są naprawdę wysokie ceny i ciężko, żeby je kupić. I myślę, że obecny następny rząd, który wejdzie, mam taką nadzieję, że wygra PiS i zmieni to wszystko i w ogóle odwróci to wszystko i zeprze tych małych gospodarstwa, które naprawdę są też potrzebni, gdzie oni właśnie produkują tą żywność najekologiczniejszą i najbardziej 100% w gospodarstwach wykonują ziemię, która jest w 100% utrzymana ekologicznie, bo tych dużych potencjatach, jak przypatruję się właśnie, nie ma już teraz tych ziem ekologicznych. Właśnie się niszczy ją teraz poprzez te duże właśnie koncerty, które dzisiaj wprowadzają tą właśnie tą samą strukturę, co jest na zachodzie, wprowadzają do naszej właśnie tutaj Polski, gdzie jest właśnie, będzie kiedyś zatruta i co my oddamy kiedyś następnym pokoleniu, jak oddamy tą ziemię następnym pokoleniom, jaką ją przeznaczymy, zatrutą, tak jak ten Zachód teraz ma, gdzie dzisiaj właśnie oni są teraz, patrzą na naszą ziemię, bo jest nasza ziemia jest najczyściejsza i najbardziej ekologiczna i do tego właśnie dzisiaj ten rząd zmusza do tego, żeby właśnie Zachód wykupił naszą ziemię, bo to jest właśnie, nie wiem, na zgranie właśnie tego, że chyba bardziej idą na rękę Zachodowi niż na rękę naszemu rolnikowi. Dziękuję. Dziękuję, mówił pan Dariusz Kukulski. Widzę, że przybył również ojciec Jerzy Garda. Ojcze, znany jest ojciec z tego, że przed siedzibą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ojciec protestował w dzień i w nocy, w zimie i w różnych warunkach wraz z osobami wspierającymi w obronie telewizji Trwam, w obronie tego, abyśmy mogli przekazywać chociażby taki program jak ten dla szerszej liczby odbiorców. Teraz jest ojciec również tutaj. Jak ojciec patrzy na te protesty, na tych ludzi i na to, czy istnieje szansa rozwiązania tego problemu i kto może go rozwiązać? Pierwsze, jestem tutaj od samego początku, aby duchowo wspierać rolników, którzy wszystkich nas, Polaków, ale również i mnie żywią i bronią. Dostarczają żywność nieskażoną, żywność zdrową, którą ja chcę się odżywiać również i wszyscy moi bliscy. I dlatego tutaj jestem, aby właśnie duchowo ich wspierać. W jakim sensie? Przewodniczyć modlitwie. Właśnie przed chwileczką przyszedłem tutaj z grupą pań z Placu Najświętszego Zbawiciela, gdzie właśnie wczoraj pierwsza rocznica była, gdzie stanęliśmy, aby się modlić, aby właśnie poprzez modlitwę i nasz sprzeciw zniknęły ten stalowy, różnokolorowy kabłąk, który jest, można powiedzieć, taką hańbą dla stolicy i całej Polski. I ten czas właśnie, kiedy tutaj rolnicy przybyli, założyli miasteczko na Alejach Ujazdowskich, ten czas dzielimy właśnie, trochę czasu na Placu Najświętszego Zbawiciela i później przychodzimy właśnie tutaj, aby modlitwą, naszą obecnością właśnie wspierać rolników, aby nie czuli, że są sami, bo właśnie i modlitwą, i naszą obecnością ich tutaj wspieramy. Modlitwa każdego dnia, również w niedzielę i święta, msza święta, no bo oni tutaj są
tak jak na warcie, jak na dyżurze, nie mogą udać się do kościoła, nawet najbliższego, żeby uczestniczyć we mszy świętej. I odprawiamy mszę świętą tutaj polową w każdą niedzielę, czy jakieś święto ważniejsze. Jest msza święta, aby właśnie nasi rodacy, katolicy mogli uczestniczyć we mszy świętej. Tak patrzę na tą sytuację, która jest w Polsce, w obecnej sytuacji, jaką doświadczają, ale nie tylko rolnicy, bo przez rolników cały naród tej sytuacji właśnie doświadcza. Bo jeżeli ziemia nie będzie nasza, no to nie będzie i nas. Tyle własności, jak ojciec Tadeusz Rydzyk powiedział, tyle wolności, ile własności. I dlatego o tę wolność poprzez posiadanie właśnie ziemi rolnicy słusznie walczą, a my właśnie jesteśmy tymi, którzy ich właśnie w tej walce słusznej wspomagamy. No trudno aż przypuszczać, trudno to pojąć, że rządzą Polską tacy ludzie, którzy nie mają podstawowych pojęć, którzy nie potrafią zrozumieć podstawowych, fundamentalnych spraw. Chociażby, żeby polska ziemia mogła należeć do Polaków, do polskich rolników, żeby można było produkować zdrową żywność, nieschemizowaną, taką, od której właśnie z zachodu no, mnożą się nie tylko choroby rakowe, onkologiczne, schorzenia, ale jakieś zupełnie inne choroby, wobec których lekarze dzisiaj są bezradni. To, żeby właśnie polska ziemia była w rękach polskich rolników, i abyśmy my mieli zdrową żywność, to jest być albo nie być Polski, być albo nie być narodu polskiego. I ojcze, pozwoli ojciec, że zakończymy tę wypowiedź. Ojciec Jerzy Garda, kończymy nasz program jeszcze z ostatnim pytaniem do przewodniczącego Solidarności Rolników Indywidualnych na całą Polskę, pana senatora Jerzego Chrucikowskiego. Panie senatorze, czy widzi pan możliwość, że ta kadencja tego rządu i ten parlament tę sprawę rozwiąże, czy też to będzie tylko taka gra pod publiczkę? Ja powiem tak, co możliwe, niech rozwiązuje, abyśmy mieli już prawo, które dzisiaj jak najszybciej wejdzie, natomiast za wiele nie liczymy. Mówię wprost, panowie odejdźcie, wstydu oszczędźcie. I jeszcze raz, jeszcze jedno pytanie. Często się krytykuje Solidarność za to, że jest może mało ruchliwa, może mało ma członków, że się nie rozwija, ale przede wszystkim krytykują ci, którzy nic nie robią. Czy pan to też tak widzi? No, można powiedzieć całego pana ministra Sawickiego, który mnie obsmarował w liście otwartym, a później spieszę z prostowaniem przeprosinami. Więc jeżeli tak się chce traktować związkowców, że ich się opluwa przez samego ministra, to jest skandal tego rządu i powinni się wstydzić, zarzucać ludziom uczciwym nieprawdę i mówiąc to tym przekrętnie, a to ja źle rozumiałem albo pan źle zrozumiał. Nie wolno takich metod stosować. Tacy ludzie powinni odejść. Dziękuję, mówił pan senator Jerzy Chrucikowski. Proszę państwa, kto rozwiąże problemy polskiego rolnictwa z Warszawy, sprzed Kancelarii Prezesa Rady Ministrów? Kończymy nasz program. Proszę państwa, jak widać, tych ludzi, którzy tutaj są, można powiedzieć, jest garstka, ale śmiało również można powiedzieć, że to elita. Z Warszawy żegnają się z państwem Gabriela Schroeder i Adam Ślusarski.